W tej chwili liczymy kolejne puszki, ale wczorajszy dzień zakończyliśmy z kwotą prawie 100 tysięcy. Dzisiaj już wiemy, że jest ponad 100 tysięcy złotych zebrane. W tych pieniądzach już są aukcje internetowe, ponad 10 tysięcy złotych, które nadal trwają i ta kwota na pewno zwiększy się. Do tego dochodzi licytacja z rynku, do tego dochodzą jeszcze puszki z Ćmielowa, z Sadowia. Także ta kwota na pewno jeszcze ulegnie zmianie w ciągu kilku dni.